No tutaj dzisiaj mamy jego dyskę złoto z elektroniki. Tu są piny z starych płyt, procesory. To wszystko zawiera złote styki, to wszystko jest pozłacane. A dysk jest prosty, że mamy palniczka gazowego i tak to. Tak to nam szybciutko, ładnie schodzą te piny. Podgrzewamy. One same się przewracają. Są ulokowywane. Bardzo szybki, prosty sposób. Zostaje nam cyna, która jest niepotrzebna. No a złote piny, jak widać, że one same odpadają. Metoda bardzo prosta. Polecam wszystkim Ostrejkowiczom. No, można zrobić w garażu. W piwnicy. Ja akurat robię to w piwnicy. No, no w domu, ale trochę śmierdzi. Jak ktoś tam smrodnie straszne, to może się w domu bawić. Tak to wygląda mniej więcej. Przejdziemy do następnych złotości. Tu mamy płyty komputerowe, płyty główne. Wszystkie piny, wszystko jest złocone. Odkryte. Tak wyglądają nasze piny. Jak widać tutaj. Tak jak dyskujemy, wyrzucamy plastyki, które są. No tak to wygląda. Mniej więcej tu już mamy złote piny. Tu też mamy piny złote. To wszystko jest pozłacane. Drugim złotem. Ładnie nam to wchodzi. To jest fajna sprawa. Plastik jest też chodliwym towarem, jakieś pieniążki można na niego uzyskać, to trzeba wszystko pozbierać też później, ale nas interesuje w tym wypadku złoto. Można potraktować cięższym sprzętem też. No i teraz zaczynamy naszą przygodę. Oczywiście z odzyskiem złota. Nasz palniczek delikatny. Już zaraz sobie. Trzeba miejsce zrobić. Podgrzewamy naszą płytę. I delikatnie. Delikatnie wyciągamy nasze złoto do odzysku. Można go rzec z góry, metal przenosi ciepło. Jak wyglądają te piny, to wszystko jest pozłacane. Pin wygląda tak, to wszystko jest złocone, złote.
sucho. Można to po prostu wycinać. Też to wychodzić będzie. Można użyć większego kalibra sprzętu. Jak mamy miejsce, to to ładnie nam też będzie wychodziło. O, proszę. Złoto znajduje się wszędzie, w tych złoconych pinach. Tu mamy pod tym plastikiem, każdy plastik zawiera. Plastiki, które są pozłacane. Tutaj, może ja na tym przykładzie pokażę. Można to tworzyć. Tu też mamy styki złote, które są złocone. Kondensatory, to jest też do odzysków, natomiast tu znajduje się srebro. To są srebrne końcówki, też warto zbierać, bo srebro ma swoją wartość. A my jesteśmy jak na razie zainteresowani złotem. Wszystkie złote piny. To wszystko są pieniądze. Trzeba używać rękawiczek, bo można się szybko skaleczyć. Ale to niebezpieczne. Rękawiczki wskazane. I tych pinów sobie tutaj nazbieramy. Mamy czas, płyty, każda elektronika, każdy pozłocony pin koloru złotego, to jest złoto w elektronice. Później wyglądają nasze porozbierane, już mam przygotowaną płytę wcześniej. Te wszystkie piny to jest wszystko złoto. Wszystko złoto. No, bardzo prosto, o co jest, tak, to nie ma żadnego problemu, tylko trzeba dysponować czasem. Złoto, któreśmy uzyskali, musimy następnie wrzucić do kwasu, rozpuścić w kwasie. To już jest na inną porę. Ewentualnie poszukajcie sobie w internecie, jak odzyskać złoto. Ja pokazuję, jak odzyskać złote piny. Pozdrawiam. Miłej zabawy życzę.